No, zabierzemy się teraz do oka, czyli narysujemy źrenicę gołębia, która powinna być owalna, nie okrągła. Tak mi tłumaczył Alfred Koczy, więc robimy ją na czarno, żeby wiedzieć, że to jest źrenica. I co teraz tą źrenicę otacza? Tu mamy kierunek dziuba. Tu jest dziób. Wiadomo, że ten owalny, tak jak mi Alfred to przekazał, tak ja wam to przekazuję. Powinna ta owalność tej źreniczki powinna kierować się w stronę dzioba. Nie tam gdzieś do tyłu, czy do góry. Tak się też zdarza, jeżeli prowadzimy incucht, to może się zdarzyć, że gdzieś ta pupila zrobi się tu na dole, gdzieś taka szpicasta, czy tam jakaś owalna. Teraz naokoło tej źrenicy mamy tak zwany po niemiecku wedring, pierścień wartościowy, ja go tak nazwałem. I więc ten pierścień namalujemy go z tyłu okrągły, ale on nie musi być okrągły. Zazwyczaj ma takie caki tu różne, ten pierścień. Jest to dobrze, ale nie jest powiedziane, że to musi być najlepszy gołąb. I teraz mamy dalej tą źrenicę. I teraz tak, jeżeli w tym pod lupą przy 200 W żarówce, 200 W żarówka matowa, w Polsce nie widziałem, były, no weźcie normalną, ale długo nie trzymajcie tego gołębia, dlatego że mocno oślepia, albo pod słońcem, musicie mieć co najmniej jakąś lupę 15 powiększającą, to zobaczycie, że u niektórych gołębi będą w tej otoczce będą takie kreseczki. Takie kreseczki. Tak ma na przykład nasz 206, ma takie. Mogą. I to oznacza, że ten gołąb jest bardzo szybki. Ale może być tak, że będzie jednak obok drugiego. I to jest bardzo, te właśnie są bardzo ciężko znaleźć. Tu na przykład przeważnie z przodu będzie jedna obok drugiego. To jest taki sam gołąb, też bardzo szybki. I więc to już trzeba naprawdę dobrze się temu przypatrzeć, żeby ocenić, czy to jest szybkie oko. Czy to jest szybki gołąb, po tym nie można ocenić. To jest szybkie oko tylko. Podkreślam to. No teraz mamy tak zwane w tym oku, to tu musimy zlikwidować, bo to teraz będzie nas, to znaczy tu jest te uziarnienie. No wiadomo, uziarnienie grube czy tam żyłki, ale jak najgrubsze te uziarnienie. I teraz tu jeszcze mamy taki jeden u ciemnych gołębi najlepiej widać taki ciemny odcień, czy niektórzy to takim paskiem nazywają. Ja to mam wszystko popisane, ja wiem jak to się nazywa, ale w tej chwili nie będę tego szukał, więc te czarne to też ma swoje znaczenie. Ten czarny, to u niebieskich gołębi też to można zobaczyć. Ale najlepiej to będziemy widzieć u gołębi ciemnych, czy jakichś tam niebieskich, które są bardziej takie szare, czy też u czarnych gołębi. Dobre lotniki mają właśnie te, czy dobre rozpodowce mają właśnie tu czarno. Jest jeszcze jeden
pasek, którego w ogóle nie widać, on się znajduje pod powieką. Jest on tylko u góry, ten pasek. I właśnie, u Alfreda te paski były takie grube, czarne, czarne, że jeżeli gołąb zamykając powiekę, to było go w pewnym momencie, jak tą powiekę zamykał, to było widać, jak ten pasek przyleciał na dół i poszedł do góry. U braci Jansenów było to samo, ale muszę przyznać, bo ja widziałem 15 oryginalnych Jansenów starej rasy, że u Alfreda Koczego te paski były jeszcze czerniejsze i szersze i mocniejsze jak u braci Jansenów. A na przykład zdarzają się, że w ogóle tego paska nie mają, te gołębie. To trzeba tę powiekę podnieść do góry, wtedy zobaczymy ten pasek. Czy on ma znaczenie? No ja patrzę na niego, dlatego że były w tych dwóch rasach, było to, ale czy to ma znaczenie? W lotach na pewno nie. Ale myślę, że coś musi być wspólnego. Może ten pasek i z tym będzie miał coś wspólnego. Może ktoś więcej wie. Ja rozmawiałem z dużo ludźmi, nikt na ten temat więcej nie wie. Ja się w tym nie zagłębiam, po prostu ja go szukam i koniec. Taka jest moja odpowiedź. Więc może sobie ktoś pomyśli, no tak, jak go pan Stefan szuka, czy Stefan szuka, to znaczy, że to musi być. Naprawdę nie mogę wam na to odpowiedzieć, a jestem szczerym, więc nie zbadałem tego powiązania, z czym się to wiąże, bo nie chcę się na jednej rzeczy zagłębiać. Teraz narysuję tą samą źrenicę, znowu taką owalną, tą samą otoczkę i teraz będą te paski w ten sposób szły. To są gołębie dalekodystansowe. To są wyłącznie dalekodystansowe. Tu jest źrenica. Czy tutaj dalej tak jak tam można ta. I tu jest. Znowu mamy te uziarnienie. To jest typowy dalekodystansowy. To jest tak zwany dalekodystansowy. Nie wiem, czy to dobrze napisałem. To jest tak zwany sprinter. Ale jeszcze mamy trzecia wedring, czy tam otoczek, czy ten pierścień wartościowy, który otacza tą źrenicę, to jest tak zwany gołąb uniwersalny, ale rund. I on, u niego przeważnie są tu z przodu kryseczki, a z tyłu mamy ten właśnie tą, co u dalekodystansowych, to są gołębie uniwersalne, które pokonują od 100 do 800 km, czy tam może więcej, to zależy od rasy. Te gołębie na pewno są najlepsze. Ja mam my na naszym gołębniku posiadamy jednego gołębia, które są naprawdę tylko dwa na świecie. Dlatego, że Albert Marcel wyhodował dwa młode po tej jednej parze i ja mogłem obydwa kupić. Ja sobie zabrałem samczyka, bo mówię, będzie dłużej, będę mógł dłużej z tego gołębia młode ciągnąć. Wiadomo, że samica może się popsuć, czy może nie znosić jaj. Zabrałem sobie samca. No, ten drugi młody była ta samiczka, została w Belgii, bo właśnie w tym czasie był tam taki jeden pan z Belgii i bardzo
mi podziękował, że nie zabrałem dwóch, że mógł też dostać jednego tego młodego. No i właśnie ten gołąb ma taką otoczkę źrenicy. Tu nie ma żadnych tych kresków, które tak wchodzą, tak jak tu, tylko są te kreseczki w ten sposób. Jak ja połączyłem te dwa gołębie, to znaczy córka 206 poszła na tego samczyka, więc otrzymałem takie oko. Ten gołąb przychodzi ze 600 kilometrów. On przychodzi i można by go wkładać na następny dzień. On nie jest w ogóle zmęczony. Można by go wkładać na następny dzień znowu na te 600 kilometrów. Tak, jeżeli inne gołębie czy ten sprinter troszeczkę poznać po nim, że on przeleciał te 600 kilometrów, to właśnie ten gołąb, po nim nie poznać nic.